Witam. Tak jak ostatnio obiecywałem, krótki filmik na temat jak się handluje na Amazonie. Za darmo generalnie, normalnie nie musicie nic kombinować, żadnych pieniędzy inwestować. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest kanał o handlu w internecie przede wszystkim. Proszę bardzo, ja wam pokażę. Nie będę wam pokazywał, jak się instaluje Amazona. To już są takie idiotoodporne rzeczy, że każdy z was potrafi to zrobić. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, to nawet się nie bierz za handel w internecie. Więc tak, tu są, już się ogłaszają wszędzie szkolenia, jak to zrobić. W ogóle 100 funtów dziennie, 10 szkoleń i będziesz mistrzem. To jest proste, konstrukcja CEPA. Argos jest tutaj najprostszą opcją. To jest rodzaj dropshippingu, ale już się nie bójcie, nie takiego, że zaraz was będą wszyscy chcieli nienawidzić, bo miesiąc czasu coś będzie szło. Po prostu wchodzicie na stronę Argosa, załóżmy na clearance. O, tu mamy taką zakładkę clearance. Wyszukacie kategorię, która was interesuje, technologia na przykład. Bierzecie pierwszą lepszą rzecz, na przykład słuchawki Stealth C10100. Proszę, no tylko copy, tytuł, wchodzicie na Amazona, w zakładkę inwentory, add product, wklikujecie tą nazwę, on wam wyszukuje, jeżeli, proszę, jest dokładnie ten sam produkt, sprawdzacie, po ile on tutaj chodzi. On tu chodzi, o czekajcie, bo tutaj mam jakiś Amazon, mi się dziwny włączył. Ja tu mam jakiś Amazon europejski włączony, o Francja. Czekajcie, United Kingdom. I teraz tak, United Kingdom. Inventory. Add product. Oczywiście możecie na dowolnym markecie sprzedawać. I we Francji już tam wyskoczyło 28 euro, proszę. Tu jest ten sam produkt. I on tutaj kosztuje 12 funtów, czyli tutaj nie zaszalejecie, bo to jest ta sama cena w zasadzie, więc szukamy dalej. Na przykład Pure Portable Bluetooth Speaker, na przykład to. To tak wygląda, to się bardzo niewiele różni od szukania produktu do handlu na przykład w Chinach. To się dokładnie tak to wygląda. Szukacie produkt. Patrzycie, czy jest i po ile chodzi. Proszę, patrzymy, jaka tutaj jest cena. 9 opcji od 53 funtów. Proszę, ja Radio Pure One. Ono tutaj kosztuje 39,94 dychy. Tu jest dycha różnicy na tym radiu, czyli już szybko sobie trzeba policzyć. 53 funty. Żeby było szybciej sprzedawało się, to musicie sobie obliczyć tak. 53 funty minus 18%. Najlepiej 52 funty minus 20%. Czyli to będzie 5, to będzie dycha. Czyli to się nie opłaca, bo tu jest za mały margin zostaje. Więc szukacie kolejnej rzeczy. Musi być tak, żeby wam chociaż z kwoty za zakupu zostawało no, z 10%, co tu dużo mówić. I szukacie kolejnego produktu, proszę. Dobra, ja tylko wam chciałem pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Ok, są takie radia i patrzymy. Ono tutaj stoi za 34 funty, proszę. A tutaj w Argosie stoi za 17. I to na 100% już jest produkt, który wam się opłaca. I teraz jedyne, co musicie zrobić, to tak, wchodzicie w ten produkt, patrzycie, ile go jest dostępnego, bo jeżeli go będzie na przykład dostępnych, zobaczymy, na przykład dodamy 10 do troleja, pewnie są dostępne, continue without insurance, tak, dodało ich 10, czyli mają ich 10 w stoku i ten produkt po prostu na Amazonie, tutaj tak jak jest dostępny w takiej kwocie 34, czyli można go sobie dodać, czyli ok, akurat ten produkt trzeba apply to sell, czyli musicie też udowodnić, że jesteście sprzedawcami, ale chodziło mi o to, żebym wam pokazać generalnie, jak to wygląda.
Technologia jest taką dziedziną, która z reguły jest obarczona różnymi rzeczami. Najprostsze z tego tytułu, z tego całego procesu byłyby zabawki, moim zdaniem. No, na przykład, co my tu mamy? A nie, to jest za bardzo generic tytuł, za mała kwota. Takie rzeczy się z reguły nie opłacają. Tak, 20 funtów plus to tak ma sens. Szukamy zabawki, tutaj są małe ceny, to niby dobrze, ale wiecie, o co mi więcej chodzi w tym całym procesie. Jedyne, co później musicie właśnie znaleźć, to jak wchodzicie w dany produkt, który już sobie wybraliście przykładowo, to musicie zobaczyć, czy jest dostępny. Jeżeli jest dostępny w takiej i załóżmy w ilości 10 sztuk, wystawiacie go na Amazonie przepraszam, jedyne, co musicie zrobić, to kontrolować codziennie, żeby dalej były w stoku. Żeby nie było tak, że na przykład macie wystawionych 100 produktów i zapomnieliście, a tam nie, jak coś się sprzeda, to się sprzeda. Pójdziecie sobie, to chodzi mi o to, żebyście kontrolowali, żebyście nie sprzedali czegoś, czego nie macie, bo się klient może wkurzyć, to się skończyć może bardzo źle. Ani eBay, ani Amazon nie lubią, jak ktoś robi dropshipping. Ale to jest taki bezpieczny dropshipping, jeżeli kontrolujecie stany. Jeżeli stan jest w sklepie właściwy, to oznacza, że możecie na tym zarabiać bez stresu, żeby wydawać pieniądze. Bo tak, coś Wam się sprzeda na Amazonie, idziecie do lokalnego Argosu, albo nawet zamawiacie Argosa do domu, albo nawet zamawiacie wysyłkę bezpośrednio z Argosa do klienta, która jest i tak darmowa. Tylko że tam często gęsto klient się może połapać, że to przyszło z Argosa, sprawdzi cenę na Argosie, porówna z Waszą ceną i wtedy jest trochę lipa. Bo nawet najgorsze tłuki czasami wpadają na takie pomysły. Ja wiem, u Anglików jest to bardzo normalne, że oni w ogóle nie sprawdzają cen w różnych miejscach. Po to mają te przeglądarki, takie są u nich popularne, te porównywarki cen, bo oni tego nie robią. Musi to za nich zrobić logarytm. Tak mniej więcej wygląda cały proces. Szukacie produktu, tak jak mówię, nie ma tutaj jakiejś specjalnej filozofii. To czasami zajmuje trochę czasu, ale spędzicie, załóżmy, nie się Wam uda w godzinę znaleźć jeden produkt. O, to jest fajny produkt, chociaż nie firma gówniana, przepraszam za słownictwo. Ale są czasami produkty, takie jak krzesła, tylko że to jest duża wysyłka. Komu by się chciało takie wysyłki robić? To jest kiepska kategoria dla mnie, ja nie lubię takiej kategorii. Lubię z reguły wysyłać małe rzeczy. No, technologia jest ciekawą kategorią, ale no, tak jak mówię, konkurencja jest duża i często gęsto będą Was prosić właśnie o tak jakieś głupoty, jak musicie im udowodnić, dlaczego to sprzedajecie, nie? Skąd macie i w ogóle. No i na przykład takie słuchawki, zobaczmy sobie, po ile one chodzą tutaj. Ciach, ciach. Tutaj chodzą za... Niedostępne są. To akurat jest dość dobrze, bo jak są niedostępne takie słuchawki, to możecie sobie... Zobaczmy na przykład, czy na eBayu nie ma ich. eBay. I porównać sobie cenę właśnie eBayową do... Tylko, że na eBayu też jest Argos, pamiętajcie. Dobra. 35 funtów. Tutaj w Argosie są po 29. No to nie ma jakiejś rewelacji. Tutaj nie zaszalejecie. Tak, pamiętajcie, że musicie obliczyć 20% jako kosztu takiego jeszcze eBayowego. A dlaczego tak mówię? Trzeba Amazonu, to jest, proszę, to jest moja strona na eBayu. Obrót 30 dni, 6 koła prawie. Koszty eBayowe, czyli ich fee, to nigdy nie będzie 10%, pamiętajcie. I to tutaj, co zostało, to jest dopiero to, co ja mam. O, to jest dopiero to, co wpłynęło mi do kieszeni. Gdyby nie fakt, że to tutaj, że jeszcze od tego trzeba odjąć subscription 500 funtów, czyli 3900 zostaje mi tak naprawdę z 6000 prawie, które zrobiłem obrotu. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dajcie łapkę w dół, w górę, jakieś pytania macie, możecie pisać pod filmem, ja chętnie odpowiem na prawie wszystkie pytania. Oczywiście pożebrajmy trochę o subskrypcję, jak chcecie nauczyć się handlować za darmo, a tak nawiasem, to co właśnie przed chwilą obejrzeliście, to jest szkolenie za 100 funtów dzień, więc donacje mile widziane. Pozdrawiam, cześć.